dzisiejszego wykładowcę z Królewskiego Miasta Krakowa, profesor Karol Życzkowski. Dziękuję Państwu. Bardzo dziękuję organizatorom za... Wysokiego Gielońskiego, który kolejny nas obchodzi rocznicę 650-lecia. No, niektórzy obchodzą też dzisiaj rocznicę 25 lat i innych wydarzeń. Rocznic można dużo obchodzić, a ja się cieszę, że udało się zorganizować to seminarium. Przyznaję, że pewną motywacją do niego była wizyta profesora Laflamme, który 2 tygodnie temu był u nas i miało to się odbyć w tym samym czasie, ale się zmieniło, to może nawet lepiej, bo możemy się, kto był, zaznajomić troszeczkę lepiej z jego pracą. Rzeczywiście, jego praca dla mnie była pewną motywacją i vice versa, mam nadzieję także. On wygłosił seminarium pod tytułem, krótko mówiąc, chodziło o testowanie reguły Bohra. Jak ktoś zaczyna uczyć mechaniki kwantowej, pisze taki symbol psi, czasami pisze psi od x, t, to nie musimy tłumaczyć studentom, że coś takiego dziwnego jest, to może być zespolone, ponosi tego kwadratu i pisze, że p od x, t, czyli taka wielkość już rzeczywista, ma interpretację jako prawdopodobieństwo znalezienia cząstki w punkcie x w chwili t, podaje to jako pewien aksjomat, w zasadzie bez żadnego oczywiście dowodu. Pytanie teraz, co możemy nazwać jako tą regułę Bohra, troszkę można to inaczej sformułować. I pan Laflamme pokazywał, jak i czy testować tego typu reguły. Jeżeli wrócimy do podstaw mechaniki kwantowej, musimy zacząć od jakichś postulatów czy aksjomatów. Nie jest wygodnie, mogę skorzystać z prezentu pana profesora Białowieńskiego. To jest taka mała karteczka, nie wiem, czy państwo wszyscy, o tak pokażę do kamery, mieli okazję otrzymać i zobaczyć. Czytamy tutaj postulaty teorii kwantów, więc matematycznym narzędziem jest teoria przestrzeni Hilberta. Pytaniom to był postulat zerowy. Pierwszy, który napiszemy od pana profesora IBB, to jest już nie będę pisał, ale tylko napiszę niecałe zdanie, że pytaniom elementarnym odpowiadają operatory rzutowe. Napiszemy, to jest, przepraszam, inne P niż to. To musi być, przepraszam, malutkie P. A to będzie duże P. I te operatory rzutowe są oczywiście hermitowskie i P równa się P kwadrat. Następnie dwa stanom opowiadają operatory gęstości Rho. No więc znowu Rho jest operatorem hermitowskim, dodatnio określonym. Dodatkowo normalizujemy je w zwykły sposób, pisząc, że ślad Rho równa się 1. I trzeci postulat brzmi, że prawdopodobieństwo P małe uzyskania twierdzącej odpowiedzi na pytanie P duże, gdy układ znajduje się w stanie Rho równa się ślad, to taki pan profesor używał ładny nawias, Rho razy P duże. Są jeszcze dalsze postulaty, ale się już nimi na razie nie musimy przejmować. Teraz zobaczmy, w szczególnym przypadku, jeżeli Rho jest stanem czystym, na przykład psi, a ten operator P duże w projekcji, to jest jakiś operator projekcji na jakiś inny stan czysty, to wtedy widać, że to P małe to się równa ślad z psi. Po prostu psi fi na moduł do kwadratu. Oczywiście wychodzi nam z tego postulatu ten wzór w kwadracie. To jest analogą tego wzoru, też można nazwać, to jest pewna reguła. No i teraz, proszę Państwa, to jest jakby postulat, można powiedzieć prawie, że aksjomat. Tego w zasadzie pan profesor nie dowodził, tylko przyjął jako aksjomat. Właśnie, z tego się raczej. To można różnie te postulaty formułować, jedni to robią troszkę tak, sposób, drudzy inny, ale jakoś te fakty trzeba do tej teorii wprowadzić i on się wprowadza w sposób właśnie taki aksjomatyczny. Natomiast ostatnio, w ciągu tak ostatnich, załóżmy, 20 lat, może z powodu tego, że ludzie nie mają do końca co robić, usiłują troszeczkę podejść do sprawy w inny sposób. I teraz wymienimy tylko po kolei koncepcję z takich ludzi, których troszkę znamy osobiście, a troszkę słyszeliśmy o nich. Pan Żurek i jego współpracownicy usiłują na przykład jakoś przeprowadzić ten aksjomat trzeci, czyli próba
wyprowadzić trójkę z innych akcjomatów. No i jakoś to próbują robić, z różnym skutkiem, ale jest to też ciekawa linia rozważań, postępowania. Na pytanie, z jakich innych akcjomatów, właśnie bardziej fundamentalnych, tak się nawet nie umie są. O, ale właśnie miałem o tym mówić, ale tak, zaraz, ale to trochę wyprzedziłeś. Wojtok, narracji. Podejście B jest troszkę inne. Zamiast wyprowadzać, można na przykład sprawdzić, czy to jest prawda. Więc doświadczenie. I tutaj cytujemy tego pana Lafra i z całych licznych współpracowników. I on to, zaraz się powiem jak, testował i w przypadku optycznym, i w przypadku rezonansów magnetycznego, rezonansu jądrowego i wielu innych. Uprzedzę od razu odpowiedź, że na razie nie znalazł żadnych odchyleń istotnych od mechaniki kwantowej. Od tej jednej. Ale testować można. I jeszcze podejście C, to właśnie tu Marek mi wyjął z ust. No taki właśnie tu powrócił Garde, pamiętamy o aksjomatach Euklidesa i o kluczowym, którym? Piąty. Dlaczego piąty jest ważny? No bo jak się mążycie pytali, co by się stało, jakby odrzucić piąty aksjomat, to wszyscy wiedzą, że konsekwencje są poważne i Łobaczewski, Bolia właściwie doszli do geometry nieuklidesowej, pytając się, co by się stało, gdyby piąty o równoległości prostej odrzucić. Więc podejście takie C byłoby pytanie, jakby odrzucić ten aksjomat, zastąpić go czymś innym, ogólniejszym, do czego by to doprowadziło? Czyli podejście takie, zastąpić tą trójkę. Dobrze, może zróbmy tak. To jeszcze napiszemy sobie, że to będzie wzór z dwoma gwiazdkami. Więc zastąpić tą trójkę albo ten wzór czymś ogólniejszym, czymś innym tak naprawdę. I zobaczyć, co będzie. Zobaczcie, jakie będą konsekwencje. I tu tylko wymienię może jedno nazwisko. Pana Lucien Hardy, który obecnie działa w Kanadzie i jest znany z różnych innych ciekawych paradoksów dotyczących podstaw mechaniki kwantowej. To teraz dla tych z Państwa, którzy nie mieli okazji być na referacie Laflamme, króciuteńko przedstawię, co on... Ja mam chciał sprawdzić, jak dobrze się zgadza z doświadczeniem, właśnie. A nie czy należy czymś zastąpić. To nie, to był punkt B. Pan Laflamme, to jest punkt B, doświadczenie chciał sprawdzić. Ja przyszedłem do punktu C, że inni ludzie, niezależni od pana Laflamme, z kolei bardziej to doświadczenie pokazuje, że jest nieźle, to po co następował? Dobrze, bo Hardy był to wcześniej, 20 lat wcześniej, jeszcze nie wiedział doświadczenia jak Laflamme, które były... Doświadczenie zawsze ma jakieś fakty. Zawsze można się dowiedzieć, na ile można zmienić, żeby chociaż oświadczenie. Rozumiem, że kolejność ABC nie jest chronologiczna, jakby to zmyliło pana profesora. Rzeczywiście kolejność była troszkę inna. Doświadczenia są stosunkowo niedawne. To może dla tych zainteresowanych ja pokażę. On opowiadał u nas o doświadczeniu fotonicznym. A i żurka to od zawsze. Tak, dobrze, o to od zawsze. Mianowicie pan profesor Laflamme opowiadał u nas dwa tygodnie temu o doświadczalnym sprawdzaniu tej reguły w optyce, doświadczeniach fotonowych, a tu znalazłem inną pracę na temat magnetycznego rezonansu jądrowego. Jak się domyślają Państwo, to nie odkrył znaczących odchyleń od mechaniki kwantowej, ale praca jest ciekawa, także mogę ją posłać po sali. I w takim razie krótko o doświadczeniu Laflamme'a, tym najprostszym. Mianowicie on opowiadał o zwykłych doświadczeniach interferencyjnych, coś znowu co uczymy, może nie w szkole, ale w szkole może też, albo raczej na studiach. Wyobraźmy sobie, że mamy dwie szczeliny, jedną i drugą. Tu mamy źródło jakieś światła, które sobie pada, tu mamy ekran, mamy oś X, rejestrujemy natężenie w punkcie X. I teraz mówimy, że symbolicznie wpiszemy P1,2, to będzie Psi1 plus Psi2 na moduł do kwadratu. No i wiadomo co to jest Psi1 na moduł do kwadratu plus Psi2 na moduł do kwadratu plus część taka interferencyjna Psi1, Psi2. Jak to czasem zrobić, trzeba wziąć, mnożymy część rzeczywistą, prawda? Podmnożyć przez dwójkę z przodu. To najprościej robić doświadczenie w taki sposób. Mierzymy, co nam tu wyjdzie, jakieś te prążki interferencyjne, które brzydko narysowałem. Oznaczamy to sobie symbolem P1,2, to jest
doświadczalna rejestracja sygnału przy założeniu, że obie szczeliny są otwarte. I oprócz tego mierzymy, co się dzieje, kiedy jedna jest zamknięta, oznaczamy to P1 i druga jest zamknięta. No i widać, że to możemy sobie wprowadzić oznaczenie I1, 2, to jest właśnie człon interferencyjny, to będzie P1, 2 minus P1 minus P2, gdzie P1, 2. No to jest to wszystko. Dziękuję. Oczywiście. Bardzo dziękuję. P1, 2 jest wynik przy obu szczelinach otwartych. P1 przy jednej, P2 przy drugiej. I teraz widać, że to jest gotowy wzór. A ten człon interferencyjny, oczywiście on jest różny od zera. Możemy to mierzyć i sprawdzać, czy to się zgadza. Natomiast lat temu jakieś 20 był cykl pracy pana Sorkina, który zauważył, że nie jest do końca zupełnie trywialne, żeby ogólnić to doświadczenie w taki sposób, że bierzemy teraz nie dwie, ale trzy szczeliny. Może być więcej, ale na razie zacznijmy od trzech. Robimy dokładnie takie same doświadczenie. Też tu mierzymy te różne dziwne drążki przy różnych założeniach. I teraz mierzymy w tej samej konwencji P1, 2, 3. To będzie pomiar przy założeniu, że wszystkie trzy szczeliny są otwarte. No i oczywiście zgodnie z regułami mechaniki kwantowej byłoby to i Psi1 plus Psi2 plus Psi3 na moduł do kwadratu. I to można zapisać jako P1, 2 plus P2, 3 plus P1, 3 minus P1 plus P2 plus P3. No to się bierze tylko właśnie z rozpisania dokładnie tego wzoru zgodnie z tą regułą. I możemy sobie zdefiniować następującą wielkość. I1, 2, 3 to jest jakby taki człon interferencyjny trzech szczelin. Nazywają to właśnie ładnie Frislitz interferometry. I to jest po prostu z definicji P1, 2, 3 ta wielkość minus P1, 2 plus P2, 3 plus P1, 3 i plus P1 plus P2 plus P3. A więc widać, że to jest porównanie sygnału przy wszystkich szczelinach otwartych. Tu jest raz, że jest jedna zamknięta, po kolei inna, a tu raz, że są dwie zamknięte, jedna otwarta. I zgodnie z regułami mechaniki kwantowej, no widzimy, że to się równa temu, to teraz zgodnie z regułami kwantowej mechaniki to się powinno równać. Przepraszam bardzo, w jakich warunkach robione jest to doświadczenie? Czy przez szczeliny przechodzi tylko jeden foton, czy to jest makroskopowa ilość fotonów? No tak jak w pierwszym, z dwoma szczelinami. Dobrze, no dokładnie, no, tak, no, dokładnie tak samo. Czy rzeczywiście szczera i prawdziwa odpowiedź do telewizji powinna być taka, że nie wiem dokładnie. Ale to są słabe dosyć wnioski. On mówił o tych dwóch reżimach, o słabym i silnym. Tak, ale te efekty, które może od razu przejdę sprawę. On mierzył taką wielkość, która powinna być równa zero w kwantowej mechanice. Jak się domyślacie Państwo, jak jest jakiś pomiar czegoś, to nie wychodzi zero. Wyszło mu nie zero, przez dwa lata się zastanawiał, dlaczego jest nie zero. I później jak zwykle okazało, że nie uwzględniał różnych dziwnych efektów poprawek. Ja w końcu wszystko dobrze zrobił i po dwóch latach pracy się okazało, że wynik, on mierzył na przykład taki współczynnik mi, który nazwał I1, 2, 3 przez I1, 2. To była względna interferencja trzech szczelin. Przez tą interferencję dwóch szczelin, ta wiemy, że jest niezerowa, ta przy tej definicji powinna być zero. No i jak już w końcu wszystko sprawdził, policzył, zmierzył poprawki, miał, to się okazało, że to mu wyszło rzędu, o ile pamiętam, 10 do minus drugiej plus minus 10 do minus drugiej. Są względne liczby niemianowane, no to znaczy, że w sumie się zgadza z moim poglądem. Nie jest to w jakimś sensie bardzo odkrywczy wynik, nie pokazuje, że mechanika kwantowa nie jest to nią prawdziwą, ale w ogóle ciekawe, że jest taka możliwość sprawdzenia tego Borna i okazuje się, że przy pewnej pracy nie jest aż takie oczywiste, żeby taki wynik doświadczalny uzyskać. Dla mnie wadą tego postępowania jest założenie, że to Psi1 nie zależy od tego, czy wszystkie szczeliny są otwarte, czy tylko jedna jest otwarta. Co jest jednak dosyć mocnym i nie bardzo chyba słusznym założeniem. To Psi1 się traktuje jako obiektywną
Tak. Wielkość, która zupełnie nie zależy w jakich warunkach to się rozszerzyło. Te pierwsze prace były tak mniej więcej 5 lat temu napisane. Teraz później to przeszedł na te doświadczenia ze znawcem jądrowym, później zmieniał geometrię zamiast trzech. To są funkcje farowe, które opisują fotony, które przechodzą przez kolejne szczeliny. Ale przecież ta funkcja farowa wie, że obok jest szczelina. No nie wiem, jak są makroskopowo odległe. Jak są odległo parę centymetrów, to porównane z długością fali. To wtedy żadnej interferencji też nie będzie. Będzie, będzie. No w każdym razie w tych doświadczeniach to nie było. Ja rozumiem, że to są takie jakaś dyfrakcja bardzo taka prosta, prawda? Tak. Znaczy, to prosta, nie, ale... Dobrze, ale zakłada się, że to jeden, ta szczelina to jest jakieś źródło pani tam, nie wiem. No i wydaje mi się, że to dla badania podstaw jest troszeczkę za grube. Dobrze, no więc można coś... zgadzam się. Trudno nam teraz komentować wynik, że na razie odchyleń od teorii kwantowej nie zaobserwowano. Raczej był taki do przewidywania. Jeżeli ktoś z nas miał zakładać się, co wyjdzie, to pewnie bardziej wierzyłby, że nie zobaczy odchyleń, mimo że to jest tylko nauczka dla wszystkich doświadczalników. Jak na początku coś zmierzył, to przecież wyszło, że też tam co odchylenia są. Wszyscy bardzo byli przejęci, chodzi w kółko, zastanawiając się. No a tam się okazało, że wiele różnych rzeczy jest. Na przykład nam zdradził taką prostą tajemnicę, że tutaj trzeba dopisać sobie gdzieś ten członk P0, co teoretycznie oni zapominają. P0 to jest tło. To jest po prostu przypadek, kiedy są wszystkie szczeliny zamknięte, a jest sygnał. A jest jakiś sygnał. No i tego typu rzeczy, które na teoretyka się wydają nieważne, ale jak to wszystko wziął, ulepszył, sprawdził, to przekazało, że te błędy się mu zbiegły i na szczęście wynik jest taki. Tak się można spodziewać, czy nie ma odchyleń. A skąd wiadomo, że to tło jest takie samo, w zależności od tego, czy łączy te, czy te szczeliny są otwarte, czy nie otwarte? No nie, no właśnie. Dobrze, no dobrze. O kogo jest strzela? Nie wiadomo. No i jeszcze były prace z naszego znajomego, który nas często odwiedza, Englerta, który robił taką pracę na temat, jak można powiedzieć, ile jest troszków interwencyjnych, jak się one związane z możliwością opowiedzenia, po której stronie. No, to raczej było, no, w sensie ta interpretacja raczej w ramach mechaniki. Absolutnie, tak. Ale to wszystko tam się zgadzało. Nie, dobrze, to jest, bo to w zasadzie ciągle jest wszystko w ramach. Dlatego chodziło, żeby sprawdzić na przykład, bo można powiedzieć, że jest taki. Jeżeli w ogóle są odchylenia mechaniki kwantowej, to on pokazywał, że one są przy tych skalach doświadczeń rzędu 10 do minus 2, pewnie są mniejsze, może w ogóle są 0. Ale to jest ciekawe, że dość prostymi nakładami środków i sił, być może nawet osiągalnymi w naszym instytucie w Polsce, coś takiego można zrobić, co jednak dało mu jakieś pracę, żyjemy w Science Nature czy gdzie indziej, wysoko punktowanych czasopismach luksusowych. Dobrze, to teraz to była taka motywacja i streszczenie jego długiego i ciekawego referatu dla tych z Państwa, którzy wtedy tu byli. A teraz zastanowimy się troszeczkę bardziej ogólnym podejściem do sprawy. Mianowicie, rozpatrujemy następujące doświadczenie. Mamy taki bardzo ogólny schemat. To jest oczywiście schemat teoretyka, który w życiu doświadczenie nie robił, albo prawie nie robił, myśli, jak doświadczenie wygląda, ale myśli sobie tak. Tu mamy jakiś obszar, gdzie przygotowujemy doświadczenie, przygotowujemy układ. Przygotowanie i na piśmie mamy stan omega, jaki stan, zaraz powiem, czy to jest ten stan. Następna faza to jest, napiszemy sobie w podwójnym kwadraciku, to jest jakaś ewolucja, czyli transformacja, coś się dzieje z tym układem. I następnie, a to damy okrągłym kółeczku, tu będzie pomiar. I teraz pomiar polega na tym, że z dużymi prawdopodobieństwami może zajść zdarzenie. Pierwsze z prawdopodobieństwem P małe, to jest małe P1, P małe P2, aż tak do P małe N. I zakładamy, że mamy N możliwych wyników doświadczeń, żeby nie było tak, że nigdy nie robiło w życiu doświadczeń. Zaraz jakiś przeprowadzę. O, to jest wynik doświadczenia, gdzie N jest 6, doświadczenie polega na tym, że tam kostko wyszło 2. To w jakimś sensie to jest tego typu doświadczenie. Wynik łatwo mierzyliśmy. Tu przygotowujemy ten układ, coś z nim robimy, na przykład jakoś tam się toczy, albo gdzieś go tą kostkę szybko oddziaływuje i patrzymy na końcu, co wyszło. Mamy dużo doświadczenia w fizyki, to nie wiemy, co ma być. No i dobrze, ja nigdy nie mówię, że wiemy. Ja tylko robię to wiele razy, a potem kostką rzucam wiele razy i za każdym razem rejestruję, co wyszło. A później tylko otrzymuję, według prawdopodobieństw. Powinieneś
trójkostki, które mają na przykład 8 ściany, to ma tylko 3 atoma na przykład. 3 ścianki, ma to ciekawe. Tak, zaraz zobaczę. 3 zdarzenia elementarne, patrz. Ale zdarzenia są 3, ponieważ są utożsamione. Jedynka jest napisana z góry i z dołu. A tu jest taka, co ma ile? 12. Więc tych kostek mam dużo, mogę tutaj, ale na pewno kostki okrągłe. A nie, że kostki okrągłe też działa. Działa. Kostka okrągła jest jedna. Także doświadczenia mogę przeprowadzić spor. I teraz... prawdopodobieństwo częstości. Na razie dobrze, oczywiście. To jest prawda. Tu się muszę zgodzić z uwagą jak najbardziej na miejscu. Robię to wiele razy, dlatego tak naprawdę mierzę to m przez jakieś tam k, m, i. Twierdzę, że jak często, że jak mój profesor Mostowski będzie przez m i otrzymuje m częstości. No i mam nadzieję, że te częstości nam jakoś przybliżą stan do podobieństwa, bo inaczej. Ja się pytam teraz, proszę Państwa, tak. Stan to będzie taki obiekt, ten omega, to jest pewien obiekt matematyczny, który mi pozwoli jakoś opisać całe to doświadczenie tak, żeby w miarę dokładnie te częstości albo prawdopodobieństwa wyznaczyć. To jest stan. No i teraz pytanie, jak taki stan może wyglądać w sensie matematycznym. No więc najprostsze to można powiedzieć, że piszemy sobie A, to będzie przypadek pierwszy, po prostu omega, to jest nic innego jak zwykły wektor prawdopodobieństwa, ponieważ tam są P, to napiszmy, że to jest Q od Q1 aż do Qn. No i trzeba, ale to zwykle bywa napisać, że suma to i... Skąd ja wiem, że i, tak, to ustala liczbę n duże? Dobrze. Na przykład ja wybierając kostkę, tu jest 6 zdarzeń elementarnych, tu jest... Ale n to jest ilość rzutów kostki. Nie, k, przepraszam. N to jest, dobrze, przepraszam, bo k mi się przydarzy do innego, tu niech będzie m duże. M to jest ilość rzutów, mi i to jest... zaobserwowane zdarzenie. Ale jak rzucam M razy czymś, to nie wiem co to jest, jak z kostką. Dobrze, no, znaczy, M idzie dobrze. Eksperymenty z kostką są dosyć takie trywialne, nie? No bo kostkę to każdy widzi, nic nie trzeba rzucać, że jest w pierwszej stanie. Ale jak mam skomplikowany układ fizyczny, który dokonuję, to skąd ja wiem po M rzutach, że już dobrze, mam... Jak zwykle prawdziwa odpowiedź jest nie wiem, nie wiem. Ale żeby, że to M rzutach co? Pytanie jest takie, jak mamy skończone M, czy możemy przewidzieć, że tu nie ma jakiegoś innego zdarzenia? Ale sekundę, ale na to fachowcy są w stanie odpowiedzieć, mianowicie można powiedzieć troszkę tak, że są wektory, takie wektory, że nie, no tak, ale te wektory tutaj, wektor prawdopodobieństwa, suma od i równym 1 do M, chciałem powiedzieć, to może na ogół się uczymy sami i inni, że to suma jest i równa 1, to jest zwykły wektor prawdopodobieństwa, oczywiście wszystkie liczby i są dodatnie albo nieumierne. Ale troszeczkę, to oczywiście nie jest odpowiedź na twoje pytanie, ale częściowo można troszeczkę sprawę ułatwić, napisać, że to jest mniejsze lub równe 1, co by znaczyło, że to uwzględnia fakt, że niektóre kostki mogą zginąć, albo być niezarejestrowane przez detektory, albo się mogą inne dziwne przypadki zdarzyć. I w ten sposób to opisujemy, że jest wektor subnormalizowany. Ale chodzi o to, ile jest możliwych wyników pomiarów. Tak, to jest... No ja wiem, że jak mierzę spin, to są dwa. Dobrze, bo wierzę spin, ale co? Turski mądrze się pyta, jak zwał skomplikowany układ, ma już 17 różnych wyników, skąd wiemy, że nie będzie 18? Nie wiem. Ja też nie wiem, przyznałem, że nie wiem. No nikt tego nie wie. Nikt tego nie wie. No ale... No właśnie o to się zapytam. Dobrze, ale na razie, jak się domyślacie Państwo, zaczniemy od przypadku, kiedy to n będzie niewielkie, na przykład 2. Jak byłoby 1, to byłoby mało ciekawe, zawsze byśmy mieli ten sam wynik. Najprostszy przykład to jest 2. Trzeba coś zmierzyć i policzyć. Więc będziemy sobie te doświadczenia rzeczywiście opisywać po pierwsze tą liczbą n. I to nazywamy liczbą rozróżnianych stanów doświadczenia. No to jak w tej kostce to jest... Takie zadanie z kostką, to jest zrobiona z takiego materiału, jak z monetą. Jak jest zrobiona z takiego, upadnie 2, tak? Ale jest zrobiona tak, że jak upadnie na kant, to się natychmiast spłaszcza, tylko w inny sposób. No i wiadomo. Nie, dobrze, ale akurat ta kostka to bardzo dobry przykład, to pasuje mi tutaj. Jest. Wystarczy wziąć, że z prawdopodobieństwa są reszki 48%, odła 48%, ale, a te 4 zostają na to jeszcze na praktycznym poziomie, no jak mamy, jak mierzymy, no to mamy jakąś rozdzielczość przyrzędno-pomiarowego. No i więcej niż na rozdzielczość nie możemy zmierzyć, choćby nie wiem, co zrobić.
sobie tutaj, posługując się kartką, zmienić w locie oznaczenia. Wygodniej mi jest nazwać się tutaj to literką K. Ale razy widziałem, że tak będzie. Tak będzie. Oczywiście K szanowna N, bo to jest naprawdę N, ale na razie K to będzie najwygodniejsze. Otóż K to jest liczba parametrów, które używam, potrzebuję do opisu mojego stanu omega. Oczywiście to jest ten sam metod prawdopodobieństwa. Jak K równa się M, to liczba parametrów jest równa tej liczbie stanów rozróżnianych. Zaraz, tak. Dlaczego sumowanie po tej liczbie parametrów ma być? Jeden. To te same to jest nic, dobrze. To jest jakiś wektor prawdopodobieństwa, który jest K wymiarowy. I teraz jest parametrów, tak? Tyle jest parametrów. Ja twierdzę, że wystarczy mi brać wektor, to nie jest dłuższy niż liczba stanów rozróżnianych. Nie, ale taką interpretację fizyczną ma Q1. To jest pierwszego parametru. To jest opis, dobrze. To jest tego się chyba nie wiemy. Omega to jest mój stan. To by, jak się dobrze Państwo, to będzie mój stan klasyczny. I omega to jest naprawdę w tym podejściu nic innego jak zwykły wektor prawdopodobieństwa, który opisuje przygotowanie układu. Przygotowanie to jest rzut na pierwszy z tych stanów, który może być wynikiem pomiaru. Na przykład, to wtedy, gdyby zakładać, że w ogóle nie ma transformacji, tak, to może być dokładnie tak, a oczywiście może być transformacja, która jest permutacją wymienia i wtedy to będzie jakieś inne prawdopodobieństwo. To jest dokładnie wektor klasycznie. To się raz okaże, że a to jest klasyczny, to jest zwykły wektor prawdopodobieństwa, opisuje przygotowanie tego układu, czyli postawienie tej kostki jakoś tak. Czyli przygotowanie jest probabilistyczne. Tak, tak. Zakładam, że to, co wiem o układzie, to znam ten stan, a stan to jest mój matematyczny schemat zapisu tej wiedzy. I w tym przypadku najprostszy to jest po prostu wektor prawdopodobieństwa. I teraz od razu dodam, że ta transformacja w tym przypadku to będzie nic innego jak na przykład macierz stochastyczna, która napisze, że P równa się T razy Q. To jest wektor prawdopodobieństwa, to jest wektor prawdopodobieństwa, a to T, ta transformacja jest zwykła macierz stochastyczna. To Państwo pamiętają, zwykła macierz z nieujemnymi elementami rzeczywistymi, które się sumują w kolumnę do jedynki. To jest przypadek, który łatwo nazwać, to jest przypadek klasyczny. To jest w pewnym sensie zwykła teoria prawdopodobieństwa, która pozwoli opisywać częstość wyników pomiaru. Złożony. Ale z kwantowości pan... Nie, jeszcze chcę mówić. Na razie o kwantowości jeszcze nic nie mówię. Tak, ale tu jest ta obserwacja pomiędzy P i Q jest liniowa. Tak, tak, tak. Celujemy już mechanikę kwantową. No dobrze, to ładnie pan zauważył. Myśmy jeszcze nie celowałem, ale pan już zauważył, że trochę celujemy, tak. No rzeczywiście, mi się wydawało, ja bym się zakładał, że nie celuję, ale pan już go sobie widzi, że celuję. Dobrze. No teraz pytanie. Czy znamy jakieś inne obiekty typu omega, które mogą służyć do odpowiedzi na ten sam problem, czyli do zapisu stanu omega, który nam pozwolił te prawdopodobieństwa, albo raczej częstości oszacować? No i oczywiście, można powiedzieć, tak, ktoś mi pisał po lewej stronie, można napisać teraz, że omega w przypadku B to jest po prostu nasza macierz gęstości rho, no to rho napiszmy rho i j, przecinek i j biegnie, jak wiadomo, od 1 do... Teraz zobaczmy. Ona będzie macierz o wymiarze n, to jest ta liczba stanów układu. No i ponieważ oczywiście to jest macierz, ale tutaj hermitowska z warunkiem na światło na się 1, to parametrów byłoby n kwadrat minus 1, ale wygodnie mi tu założyć, że trace rho jest mniejsze lub równe 1, bo to jest analogą do tego równania. I wtedy otrzymuję oczywiście, że k to jest ta liczba parametrów wynosi n kwadrat. No teraz zobaczcie Państwo, kluczowa różnica jest taka, że w tej pierwszej teorii, którą utożsamili jakoś z klasycznym prawdopodobieństwem. Przepraszam. Rho jest bardziej symetryczne. Hermitowską. Rho jest, tak jak tu napisałem, rho jest zespoloną. Dobrze, uwaga. Rho jest macierzą hermitowską, ale jest zespoloną. Czy należy do zbioru macierzy zespolonych, jak się pisze C o wymiarze N. Ona jest rzeczywiście zawsze zespolona, ale hermitowska, a w sumie ma n kwadrat niezależnych parametrów. Jeżeli ten warunek będzie taki miękki, czyli słaba nierówność, to zostanie dokładnie n kwadrat parametrów i to jest dla mnie wygodne. No i teraz zobaczcie, to co my uczymy o mechanice kwantowej kogoś, jak mówimy o jednym kubicie, no to piszemy sobie, że mam wziąć macierz rho o wymiarze 2 na 2, no to przeważnie zapisujemy ją w taki sposób, jak to się pisze, jedna... A napiszmy sobie 1, 2 plus z, x plus y, x minus y, 1, 2 minus z.
to w ten sposób zapisujemy ładną macierz 2 na 2, która opisuje jakkolwiek mieszany stan kupitu, gdzie x, y i z to są rzeczywiste. Pauli by napisał minus na górze. Minus, przepraszam, dziękuję. To prawie jest to samo, idziemy za macierzą z N2 Pauliego. Jak się robi to bez kartki, to się człowiek zapisał na plusach. Teraz tu jest zwykły zapis macierzy gęstości, gdzie x, y, z są trzy liczby w przestrzeni rzeczywistej, których suma, których długość tego wektora jest mniejsza od jakiejś tam jednej długi. No to tu mamy trzy parametry, ponieważ założyliśmy, że tutaj mamy normę ustaloną, ślad jest równy dokładnie 1. Gdyby zrobić, że jest ślad mniejszy od 1, to byłby jeszcze czwarty parametr. Więc mielibyśmy zapisanie tego stanu przy pomocy czterech parametrów, jak właśnie każe ten wzór. I teraz rozpoznajemy, że ten przypadek kwadratowy odpowiada mechanice kwantowej na przyjemie QM. I teraz ta ewolucja, tu była napisana takim wzorem P równa się T razy Q, a tu jak pan zauważył, będziemy mieli jako odpowiednik kwantowy tego wzoru, napiszemy na przykład rho prim równa się jakaś operacja kwantowa, która działa na stanie rho. Czasami nawet się mówi, że to jest odwzorowanie stochastyczne, analogii do tej stochastycznej macierzy. No i to jest na przykład możemy robić obrót unitarny, ale może być także ewolucja nieunitarna. Nieunitarna też? Nieunitarna oczywiście. To fi może być także kontrakcja tej kuli Blocha do środka. To jest wszystko dość dokładnie znane i zbadane. Ludzie, którzy akurat się interesują ewolucją... To ślad maleje. Nie, niekoniecznie. Jeżeli mamy na przykład, to zrobię krótką dygresję, jeżeli mamy przejście, najprostsza taka dziwna odwzorowanie jest takie, jeżeli mamy tutaj sferę, razie Sorkina, jeżeli mamy kulę Blocha, czyli tu jest stan 1, tu jest stan 0, czyli mamy sferę Blocha, tu mamy stany czyste, a wewnątrz mamy stany mieszane, w samym środku jest stan, czasami go oznaczam rozgwiazdką, czyli macie jednostkowa znormalizowana. I teraz dowolne mamy takie obserwowanie. Fi duże, takie, że dowolne ro przekształca w rozgwiazdką. Czyli teraz całą tą kulę ściska do jednego punkciku. To jest jak najbardziej poprawne, mimo że takie nieładne obserwowanie. To się nazywa kanał całkowicie depolaryzujący i ślad nie znika. Ślad tutaj był 1, trace ro równa się 1, równa się tak samo trace ro prim. Też się równa 1, gdzie ro prim równa się, czasami się też gwiazdkę, fi z gwiazdką od ro, tu się równa ten stan maksymalnie zmieszany, którego ślad jest 1, prawda? Więc są też ewolucje nieunitarne, skąd się bierze ta nieunitarność? Po prostu otoczenia. Tego typu, warto powiedzieć, takie są prace Blada, które pokazują, że dowolną tego typu operacja, to może się napisze dla tych, którzy tego jakoś nie widzieli, to może warto napisać, że to ro prim równa się fi od ro. Można uzyskać w sposób taki jakby o lepszej interpretacji fizycznej, kiedy mamy nasze ro i sprzęgamy je z jakimś otoczeniem w jakimś dowolnym stanie, może być czysty, ale właśnie nie musi, może być czysty. Następnie obracamy dużą macierzą unitarną o wymiarze podwiększonym, że to jest n, to będzie macierz o wymiarze n kwadrat. I następnie wykonujemy częściowy ślad po tym otoczeniu environment E. I teraz stąd się bierze nieunitarność. Czyli mamy unitarną ewolucję na poziomie układu i otoczenia. Wszystko jest unitarne, ale po zrobieniu częściowego śladu, to jest częściowy ślad po otoczeniu, to co zostaje już nie musi być czyste. To tutaj mamy... Przepraszam, bo akurat próby zrobienia takiego podejścia do opisu kwantowego tarcza. Tarcza. No bo tarcze właśnie polega na tym, że kwantowo się nie da, nie da się sformułować, bo nie ma hamiltoniazmu, ale wiemy, że tarcze to jest oddziaływanie z otoczeniem, chciałbym się mieć jakiś prosty model kwantowo mechaniczny. Nie wiem, czy akurat ludzie kwantujący w tej dziedzinie nazywają tarciem. Czy mam to używać słowa tarcie? Właśnie, ale tego typu... konwencjonalnym sensie, czy w obcy? Dobrze, w obcy dobrze. W konwencjonalnym... To jest karwalnia i staje. No dobrze. To dlaczego to nie ma hamiltoniazmu? Nie ma. Nie ma. No dobrze. Ma na poziomie układu podwyższonego. Jak mamy cały wszechświat, ewoluuje unitarnie.
Dobrze, odpowiedź krótko. Raczej w tej dziedzinie, w której pracuje się, chyba rzadko mówi quantum friction, ale w ogóle tego typu modele się używa, tylko mówi się non-unitarity. To friction w zasadzie w tym języku, w tym żargonie, po prostu jest tylko miara linii unitarności. Nie, to jest miara linii unitarności. Dobrze, opis cząstki, która się porusza, jest zwalnia i stanie. Dobrze, to w takim razie tego typu modele na pewno mogą do tego służyć, no, jako po prostu oddziaływanie z otoczeniem. Dobrze. To w takim razie. Teraz, proszę Państwa, kluczowe pytanie. Patrzę, jak jest z zegarem. Właśnie czas biegnie, rzeczywiście. Jak tu gadamy, czas biegnie. To teraz kończymy wstęp, proszę Państwa. Marzymy tablicę. Teraz pytanie kluczowe. Marzymy tą tablicę. I teraz tak, zobaczcie Państwo. Myśmy jak przeszli na razie kierunkiem od teorii klasycznej do kwantowej, czyli od teorii, której liczba parametrów była równa n do tej, której k było równe n kwadrat. No dobrze, ktoś się zapyta, czy nie możemy kontynuować tego wyliczania, czy na przykład może jakaś inna teoria, gdzie k równa się na przykład n do trzeciej, albo k równa się n do czwartej, a w ogólności k równa się jakieś n do dowolnej potęgi alfa, czy może lepiej taka. Teraz co by to znaczyło? Tu używamy zwykłych macierzy gęstości, mają dwa wskaźniki. No ktoś powie, dobrze, a może są jakieś dziwne twory, na przykład stany omega i j k, gdzie te wszystkie literki biegną od 1 do n. Albo w tej teorii niech będzie sigma i j k l i tak dalej, gdzie zamiast mieć macierzy gęstości, bierzemy sobie większe, jakieś bardziej skomplikowane tensory i twory, po to, żeby z jednej strony móc opisać wszystkie te same efekty, co ma jego kwantowa, a być może jeszcze coś więcej. Zobaczcie Państwo, to nie jest takie kompletnie absurdalne podejście, bo można powiedzieć tak, mechanika kwantowa jest ładną, piękną teorią, ale gdyby wziąć wszystkie macierze gęstości diagonalne i te wszystkie operacje, też takie diagonalne w tym sensie, że sprowadzają do macierzy stochastycznej, otrzymamy z powrotem dokładnie mechanikę klasyczną. Teraz, mimo że wiemy, pan Laflamme potwierdził, że wydaje się, że mechanika kwantowa działa, nie mam bardzo ważnych powodów, żeby natychmiast próbować mówić, że ona jest zła i że mi się nie podoba, że ona nie opisuje świata takiego, jaki znamy, można zadać pytanie, czy nie ma jakichś osobnych, ciekawych możliwości ogólnie, żeby znaleźć bardziej zaawansowane teorie, które z jednej strony byłyby zgodne w pewnej granicy z mechaniką kwantową, a być może dawałyby coś więcej. To teraz wygląda jak teoria parametrów ukrytych. No troszkę tak, ale trochę w innym sensie. Teraz tak, żeby mieć jakiś nowy przykład. To jest, proszę Państwa, mój model bitu. Każdy widział, jak wygląda bit 0 albo 1. Dwa punkty tylko. Gdyby brać stany mieszane, czyli stan mieszany z pewnym prawdopodobieństwem, czerwona jedynka albo czerwona jedynka albo czarne zero, to mamy cały odcinek. Prawda? Stan mieszany bitu to jest odcinek. To teraz przejście z tej teorii liniowej do kwadratowej, to jest przejście z bitu do kubitu. To spróbuję krótko zademonstrować. I teraz, proszę Państwa, obiecałem koledze, będziemy nadmuchiwać balonik. A to nie jest takie byle jak balonik, bo to jest przejście z bitu do kubitu i przejście z teorii klasycznej do kwantowej. Co więcej, ten balonik, o czym pan się śmieje, łatwo się nadaje do pokazania, jak wygląda dekoherencja. Co tak mniej więcej? Dekoherencja nam pozwoliła przejść z powrotem z kubitu, ze sfery Blocha do zwykłego bitu. To teraz chcielibyśmy, to, szukając takiej teorii, żeby ona miała jakiś taki sens, że jeżeli tutaj jest zwykła dekoherencja, co znaczy dekoherencja? W tym sensie, jak się piszemy, że P równa się diag z rho, bierzemy sobie wektor, który jest diagonalą macierzy gęstości, zabijamy koherencję, przypominam, koherencje są niediagonalne elementy macierzy gęstości, no więc już nie będzie się nazywać dekoherencja, przechodzimy tutaj do teorii klasycznej. Teraz chcemy zapytać się, czy istnieje jakaś rozsądna teoria, mówimy wyższego rzędu, żeby w przypadku jakiegoś rozsądnego założenia na skutek hiperdekoherencji przejść z powrotem do zwykłej mechaniki kwantowej. Czy to jest jasne przedstawienie problemu? Wiesz, tutaj jak przechodzisz od tej klasycznej do kwantowej, no to tak wszyscy zakładamy, że wiemy, że tu trzeba funkcję falowej. Dobrze, my teraz wiemy, ale 150 lat temu to nie wszyscy wiedzieli. No, nie wiedzieli, ale też nie rozumowali w ten sposób, nie dlatego, tak, że od tych prawdopodobień do funkcji falowej to jest jednak pewien taki przeskok. Dobrze. No, wejście powinno się zresztą na poziomie tych ewolucji w kontekście. Tak, tak, tak. Dobrze. Zaraz chcemy, oczywiście. Tak naprawdę dekoherencja polega na tym, że troszkę się tutaj może nie mieści, ale spróbuję też na przykład
szybko zapisać. Tylko chęcia polega na tym, że właśnie, może jednak zrobimy się tą tabelkę. Jak mamy tutaj nasza kluczowa litera, to jest, niech będzie L, bo napiszemy sobie tutaj, że K równa się N do potęgi L. Tej, to jak L równa się 1. Mamy teorię klasyczną. Mamy stany, myśmy to nazwali to Q, operacje T. Jeszcze są kwestie pomiarów, o których na razie jeszcze nie mówiłem, zaraz powiem za chwilę. W przypadku teorii kwantowej mamy nasze macierze gęstości Rho, tu mamy operację Psi i tu mamy operatory pomiaru E. To w takim razie pana wspomnieć, to teorii kwantowej to właśnie w liście pana profesora Białynickiego, to w zasadzie o operatorach pomiaru właściwie się tylko mówi, że u pana profesora są pytania podstawowe P, a my wprowadzimy sobie następującą definicję. Mamy operatory E i, które są wszystkie one są dodatnio określone, one są hermitowskie. E i równa się E i krzyż i są dodatnio określone, takie, że suma po i od 1 do jakiegokolwiek mi E i równa się 1. To jest tak zwane identity resolution, rozwinięcie jedynki. I teraz te operatory są dobrymi operatorami pomiaru, ponieważ zamiast wzoru, który tutaj był wzór ogólniejszy, że P małe i to się równa trace rho E i. Gdzie rho to jest dana macierz gęstości, a E i jest jeden z tych operatorów pomiaru, prawda? U mnie to było związane z obserwatorem. Tak, tak, tylko właśnie, więc to też wchodzi w zakres aksjomatu pana profesora. To także mamy tutaj te operatory E i. I teraz dekoherencja polega na tym, że bierzemy macierze diagonalne, to rho przechodzi w Q, te operacje stochastyczne przechodzą w macierze stochastyczne, a to przechodzi w zwykłe operatory rzutowania, ale już tylko diagonalne. Czyli operatory po prostu takie, że mamy jedna jedynka i same zero. To teraz my szukamy innych teorii wyższego rzędu, które by się jakoś tak, na przykład jakieś takie obiekty, akurat pasuje wziąć L na 4, które mają 4 indeksy, żeby w jakimś szczególnym przypadku sprowadzały się do zwykłych macierzy gęstości, które znamy i lubimy, żeby mieć jakąś inną dynamikę, niech będzie, chyba to było gamma, to się może w szczególnym przypadku zredukować do fi, jakieś inne operatory. Też liniowe? Też liniowe, tak. Rzeczywiście, przyznaję się, że nie podkreślałem sam, ale tu kluczowe jest to, że z liniowości nie zmy. Teraz pytanie, jak państwo sądzą, no, czy widać, może tak, tutaj dmuchaliśmy ten balonik po to, żeby z bitu przejść do kubitu. No mamy ten kubit, jak wygląda kubit już może bez balonika, o tak wygląda, czyli sfera. Pytanie teraz tak, przypuśćmy, że mamy tu w okolicy dostępnych nie 3, ale 7, nie wiem ile, 8, 15 wymiarów. Chcemy nadmuchać tą sferę, żeby jakiś ciekawy obiekt powstał, akurat nie pasuje w 15 wymiarach, to będzie taką analogiem kubitu w tej teorii ogólnionej. I teraz jak dopuścimy tą dekoherencję, taką hipertonę, z powrotem wróci do tej sfery zwykłej, tak samo jak balon, jak wypuścimy z jego powietrze, sprowadza się do odcinka. A teraz pytanie, jak znaleźć rozsądne aksjomaty, rozsądne założenia dotyczące tych operatorów, tutaj zamiast E będziemy mieć jakieś F, tak żeby to wszystko pasowało, też wszystko pasowało. Najważniejsze jest to, żeby nam pozwalało przewidywać prawdopodobieństwa, które mają być wszystkie liczbami nieujemnymi. Jakoś tam norma ma nie rozumieć. Która w szczególnym przypadku ma sprowadzać się do reguł mechaniki kwantowej. Ja domyślam się, że takich jest dużo. Jest. I musi być jakiś czasów doświadczalna. Dobrze, na razie nie ma. Dobrze. Na razie dobrze. Zgadzam się. Dobrze. Na razie nie ma wskazówki doświadczalnej, przyznaję. Rzeczywiście, jak się historycznie popatrzy, to mechanika kwantowa się rodziła, dlatego, bo były wskazówki doświadczalne. Dobrze. To teraz widocznie teoretycy nie mają co robić. Bez wskazówek doświadczalnych pytają się, a zaraz, pytają się, czy istniała ta teoria, a teraz ewentualnie, jakie mogą być ewentualnie jej przepowiednie, które byłyby niezgodne z mechaniką kwantową, żeby ewentualnie ją falsyfikować. I weryfikowane doświadczenie. Tak. Tak. Czymś takim były te parametry ukryte, tak, które... Tak, tak, się... tak. Dobrze. To więc teraz pozostało mi, jak ja rozumiem, 15 minut, więc odpowiedź, bo ja będzie bardzo skrócona, ale spróbuję pokazać już tak od końca, jak skonstruować najprostszy przykład czego? No jakiegoś takiego, no nie,
Wahan się użyła hiperstanu, który akurat będzie u mnie tensorem z czterema indeksami, który ma takie własności jak potrzeba, a w szczególnym przypadku sprowadzi się do jakby tutaj część diagonalna macierzy dała zwykły wektor, a tu chcemy, żeby w jakimś dziwnym przypadku ten tensor się redukował do zwykłej macierzy gęstości. Ale co więcej, chcemy, żeby wszystkie inne aksjomaty były spełnione. Tak daleko się nie zdawało. Panie profesorze, no, cieszę się bardzo. J37 opisuje na przykład. Oczywiście, dobrze. No. Ale chodzi o czakram na lodę. To trzy pierwsze aksjomaty, że uczenie prawdopodobieństw. Bo te aksjomaty, które pominąłeś, to one jeszcze coś mówią na temat prawdopodobieństw takich zdarzeń, tam jakiś sum i tak dalej, tak. Które właśnie. Na tym cały nic polega, że ta teoria prawdopodobieństwa kwantowego, to ona w tym miejscu się akurat bardzo różni od klasycznej, bo nie ma czegoś takiego jak na przykład prawdopodobieństwo warunkowe, dobrze zdefiniowane konsystentnie, dlatego tego się nie da tak, że algebrze Boola zbiorów robić tylko na przestrzeni Hilberta. A więc czy są jakieś konsekwencje tego, że tutaj sobie weźmiemy do n trzeciej, czy to będziemy robili w przestrzeni Hilberta i co z tego wiemy? Czy jakieś korelacje może nam... Więc rzeczywiście, można albo w ogóle zrezygnować z założenia, że nasze funkcje psi żyją w przestrzeni Hilberta, dać jakieś nowe przestrzeni Banacha, odejść od przestrzeni Hilberta, to nie jest wygodne. To znowu się łączy z pytaniem, po co to robić. Dobrze, zgadzam się. Nie mam nowej motywacji na pytanie, po co to robić. Ale można robić wszystko. Właśnie. Ja nie mam zupełnie żadnego problemu z tym, że ktoś jest bardzo skomplikowany. Ale nawet dlaczego może być w przestrzeni innego człowieka, albo w ogóle bez przestrzeni. Ja bym to chciał trochę tak się zapytać. Jeżeli byłaby już ta teoria n do trzeciej, żeby tak za daleko nie do tej myśli naszej nie wypuszczać, tak? No. To czy oprócz tego, że można będzie pokazać, że ona się sprowadza do mechaniki kwantowej? No, będzie można teoretycznie. Ale nie, czy coś w niej będzie, co nie jest mechaniką? Nie, jasne. No więc teraz jest pytanie. Kiedy to zobaczy? Dobrze, no tego jeszcze... Nie, to kiedy? To w jakich warunkach? No. Ale nie, ale co to mogłoby być takie normalne? Bo mechanika kwantowa nie była wymyślona po to, żeby posługiwać się funkcjami w przestrzeni Hilberta. Tylko chodziło o to, że jeden facet zmierzył coś przy pomocy bardzo prymitywnego spektrometru i to mu nie za bardzo się pasowało do tego, co zrobił Genosse Fraunhofer przedtem, prawda? Czy na przykład Zeeland zobaczył, że jak jakieś takie rzeczy, co już wydawało mu się przez Balmer wytłumaczył, ale to wsadził zbliżenia z tego powodu w pole magnetyczne i wyszło coś gam zupełnie innego, prawda? Ale i on w ogóle nie wiedział, co to jest mechanika kwantowa, Zeeland, tak? Nawet jeszcze w doktoracie Bruno Villadera na ten temat nie ma słowa, ale opis doświadczenia jest. Więc teraz jest pytanie, czy jeżeli weźmiemy teorię n do trzeciej, czy oprócz zastanawiania się nad tym, że ona się w jakiś sposób ma sprowadzić... Powinna być coś innego, dobrze, powinna być jakieś przewidywania inne do mechaniki kwantowej, ale być może jest tak, że... Nie, ale w ogóle... Że przy tych stanach, które w ramach tej mechaniki kwantowej się w stanie przygotować, nie zobaczymy od chwili, być może jednak są stany, które gdybyśmy mieli przygotować, to wtedy otrzymalibyśmy inne przepowiednie. Zobaczcie, że Państwo, klasycznie mamy tylko dwa stany, więc jesteśmy w stanie przygotować 0 i 1, a kwantowo już umiemy obrócić sobie ten spin dowolnie. Teraz, żeby były efekty kwantowe interferencyjne, musimy na przykład znaleźć te stany na równiku sfery Blocha, gdzie są interferencje. Więc to widzimy to sobie. Więc co innego jest, czy ona, teoria w ogóle przewiduje takie efekty, a co innego, czy będziemy w stanie w ogóle rozważyć możliwość przygotowania tych stanów. Jeżeli Państwo się zgodzą, to zostało się na to nie. Ja teraz muszę Państwu zgodzić. Nie rozumiem. Czego? To, że, głupi jestem, bo takie trzeba się przyznać. W mechanice klasycznej mamy tylko dwa stany, jak bitu, a kwantowo możemy sobie ten spin dowolnie obracać wzdłuż sfery Blocha, otrzymując stany nieklasyczne. Na przykład stan interferencja, stan czysty, który jest superpozycją stanu góry i dół. Ale to nie tak powstawało to pojęcie. Dobrze, zgadzam się. Z tym? Dobrze. Zgadzam się. A nie twierdzę, po pierwsze, że jesteśmy w takiej samej sytuacji jak 100 lat temu, kiedy była wyraźna potrzeba tworzenia mechaniki kwantowej, to można powiedzieć, że to jest działanie luksusowe,
nie mam na to grantu, nie odliczam tych pieniędzy, ale nie muszę tego robić, bo te hobby stycznie nie mogę na klasie. Komenda Marszałka, możecie dostać grant, możecie nawet z mojego widzenia dostać grant i nie rozliczać pieniędzy. Nie, to jest grant z pomada. Tylko ja bym chciał wiedzieć, w mechanice klasycznej równie dobrze można myśleć o ogólnieniach mechaniki klasycznej i zapytać, jakie można zbudować bardziej skomplikowane teorie, które w jakimś konkretnym przypadku sprowadzają się do mechaniki klasycznej i wtedy w niej pojawią się jakieś dziwne zjawiska. No i co? Na przykład lagrangiany, które będą zależały od siódmej po tej... Na przykład od 33, dlaczego siódmej, tak? No siódma to jest duża liczba. Wystarczy i w dodatku szczęśliwe. Nie, wycofuję się. Nie, absolutnie zgadzam się, że to jak siódmych pochodnych jest najważniejsze. To kwadracie. No jeszcze co, tak dobrze. Nie, znaczy, ja staram się zrozumieć logikę tego. Przyjmuję wiadomości, uwagi i zastrzeżenia. Rzeczywiście. Ja nie mam żadnych zastrzeżeń. Dobrze, ale wróćmy do tej trzeciej. Co? Nie mam na razie jasnej, bo chciałbym nosić tych przyrządzonych uwagi bardziej matematycznie, o chwilę uwagi. Pomyślenie, jakie w ogóle mogą być zbiory takich macierzy, na przykład o czterech indeksach, żeby, to nie jest tylko od razu, żeby spełniały rozsądne założenia. Konkretnie, bierzemy teraz kubik L równa się 2. Dobrze, ale czy ktoś się zastanawia, jak już jest taka teoria? No jeszcze nie ma. Jeszcze nie ma. Ale Państwo mi zgodzą, żebym opowiedział. Jeszcze nie ma. Jeszcze nie wiemy, co to jest dalej. Ale oni mają ten rozumiem, oni mają to. Ale nie są w stanie jej przedstawić, więc zaraz się skończy seminarium. Daję Państwu do myślenia. Pokaż mi pan powie, jaka jest. No na razie nie wiem, co to jest ta omega z 4, masz tam sigma z 4. No właśnie, no jest strasznie prostą rzeczą, ale nie jestem w stanie tego przedstawić, ale spróbuję. Mianowicie, niech C2 oznacza odcinek, to jest bit klasyczny, dwa stany, 0, 1, czy kombinacje między nimi. Niech M2 oznacza wypukła otoczka, czyli po prostu kula. Niech dysk to kula, czy to jest dysk trójwymiarowy zanurzony w L do trzeciej. To jest nic innego jak otoczka wypukła, otoczka wypukła sfery. Dobrze. Co to jest D na to jest, nie, to jest oto, dysk, czyli piłka. O, ja pokażę wam sobie piłkę. Piłka... To nie jest dysk, jak Boga kocha. Jest, pełna piłka. Pełna piłka. To jest samo trójwymiarowy dysk, ale to już tam dysk. Przecież dysk się nie podoba panu sobie, to będzie piłka. Bol. To będzie pan niósł bol, czyli a otoczka wypukła sfery. Dobrze powiedziałem? Mamy sferę, w środku jest piłka. To kula. Kula. Kula jest pełna. Dobrze, kula. Znaczy się kula. Kula. Przepraszam, wycofuję się z dysku. Kula. Gnięcie kulą, którą, czy innego ci którą celem błyśnięcia intelektualnego nazwiemy dyskiem. Nie, już przepraszam. Błyśnięcie rzuca dalej. To jest kula. To jest otoczka wypukła sfera. Ale teraz tak samo wolę rzucać kulą jak dyskiem. A teraz? Nie, czy jest sens tracić ostatnie minuty na czepianie się słów. Rzeczywiście kula i dysk różnicy nie ma, jedno jest płaskie, drugie okrągłe, jak dobrze. Teraz, to tylko chciałem podkreślić, że nic innego jak otoczka wypukła sfery. Teraz, okazuje się, że wezmę sobie liczbę E równą 4. Czyli napiszę, że będzie K równało się N do czwartej. Jak jest N 2, to N do czwartej będzie 2 do czwartej, czyli 16. I teraz ja będę szukał takiego obiektu, który zanurzę w przestrzeni rzeczywistej. Powinna być L do 16. Jakby założył, że jest ślad zachowany, to będzie L do 15. I ja biorę teraz ten obiekt, który wygląda tak. Obiekt jest dość dziwny, ale zaraz zobaczymy. Tutaj była, proszę Państwa, ta kula. To była otoczka wypukła sfery. Ja teraz, uwaga, stosuję zwykłe reguły mechaniki kwantowej na razie, tylko po to, żeby przedstawić zbiór. To jest tylko geometria. Na razie. Mianowicie zbiór wygląda tak. To jest otoczka wypukła, konweks hal. Teraz, tu biorę tak. Biorę jakiś stan 1, to jest na przykład stan tutaj, który należy do przestrzeni H2, zwykłej przestrzeni dwuwymiarowej, zespolonej, tak jak ją znamy. Teraz, tensoruję go z jedynką o wymiarze 2, obracam dowolną macierzą unitarną, gdzie U należy do U4, to jest macierz unitarna o wymiarze 4 i biorę teraz otoczkę wypukłą i to jest taki zbiór. On na razie pewnie nie rozumiemy, nie bardzo wiadomo, co z tego wynika, ale zobaczmy teraz na widma. U to jest daje tylko wektory własne. To widać, że jak mnożymy sobie 1, to jest macierz 1, 0, 0, 0, mnożymy tensorowo przez macierz 1, 2,
jest 1, 0, 0, 1, to wiadomo, że widmo takiej macierzy, napiszmy, że to jest sigma, to widać, że i sigma to jest po prostu 1, 2, 0, 0 z wszystkimi możliwymi permutacjami. Teraz, jak to wygląda, mam tutaj dzięki koledze przygotowany model, który właśnie chciałem pokazać. Po pierwsze, jak mamy czworościan, to każdy wie, jak to czworościan tak wygląda, to jest nic innego jak simplex, czyli zbiór wszystkich możliwych wektorów prawdopodobieństwa tych QI o wymiarze jakim? 4. Jest trzymiarowy obiekt, ale mamy każdy punkt, to jest pewien rozkład prawdopodobieństwa, oczywiście, że te rogi zamiast tego patyczka. Tak, to jest na przykład, to jest punkt 1, 0, 0, to jest 0, 1, 0, to jest 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. To są co? To jest zbiór wartości własnych dowolnego stanu kwantowego w wymiarze 4. Jak czasami mówią mi duży brzydko układ. Kurczo? Wiedziałem, że brzydko, ale już nie powtarzam. To teraz te punkty to będą, bierzemy środki wszystkich krawędzi. Nie ma kredy kolorowej, nie ma. No to nie szkodzi. Łączymy je jakoś kreseczkami. Tu nie widać tego zbyt dokładnie, ale otrzymujemy dokładnie ośmiościan. To jest ośmiościan na zrobiony tu przez kolegę Wojciecha dzisiaj na poczekaniu takim sznurkiem, jaki był. To można go wziąć też tak, żeby wziąć ten czworościan, odbić go względem symetrii środkowej, wziąć część wspólną tego czworościanu i tego drugiego. Teraz po co taki ośmiościan? To tylko tak wygląda ośmiościan, prawda? Teraz po co on jest? On jest po to, że gdyby wziąć tak cały czworościan, to mamy 4 stany rozróżniane. Ale my, jakśmy przeszli z kubitu do sfery Bloka, tośmy zachowali sobie 2 stany rozróżniane. Teraz chcemy nadmuchać tą piłkę w wielu wymiarach, ale tak, żeby dalej zostało tylko 2 stany rozróżniane. I teraz widać, proszę Państwa, że na przykład ten stan, to ma widmo, łatwo sprawdzić, 1, 2, 0, 0. On jest rozróżniany z tym stanem, który ma widmo 0, 0, 1, 2, 1, 2. Ten stan to będzie na przykład 0, 1, 2, 1, 2, 0 i będzie odróżniany z tym, który będzie miał widmo 1, 2, 0, 0, 1, 2. Mamy takie 3 pary stanów wzajemnie odróżnialnych, ale widać, że w tym ośmiościanie nie ma więcej niż 2 stanów idealnie odróżnialnych. No teraz... Rozróżniane to są od tego dalej. Tak, tak. Bo żyją w innych podprzestrzeniach. No teraz ten ośmiościan, jak ten zbiór tutaj, ja go nazwałem Q2, to jest taki hyper. To jest nic innego jak w zwykłej teorii kwantowej. To byłby podzbiór, to jest zawarte w zbiorze M4 wszystkich stanów macierzy gęstości o wymiarze 4, ale tak zrekonstruowany stan, żeby tylko 2 były rozróżnione. To teraz pytanie. Czy da się to konstrukcję, po pierwsze, uogólnić na więcej wymiarów? I teraz jak przejść z takiego stanu, który należy do tego zbioru. Załóżmy, że mamy jakąś macierz sigma IJKL, to należy do tego zbioru Q2. I teraz pytanie, jak wrócić do zwykłej teorii kwantowej? Tu się okazuje oczywiście, że to jest na razie zapisane bardzo prostym wzorem. Można myśleć zawsze, że sigma to się równa trace B. No to jest trace B sigma i możemy przez moment traktować to sigma jako stan dwucząstkowy i robimy częściowy ślad, czyli redukcję po otoczeniu. Czyli mówimy, że z przejścia do zwykłej mechaniki kwantowej jest tak, jakbyśmy mieli układ i nie mówili o zmiennych ukrytych, mówili, że oprócz tego realnego bitu czy kubitu mamy jakiś na razie jeszcze fikcyjny stan, które one mogą sobą oddziaływać. Jeżeli nie oddziałują, to biorąc częściowy ślad, otrzymujemy dokładnie takie same przewidywania, jak zwykła mechanika kwantowa. Czyli to jest wersja hidden paradox? Nie do końca. Znaczy dobrze, to teraz, bo w zasadzie to jest w pewnym sensie próba zapisu troszkę szerszej teorii, kiedy liczba parametrów zachowuje się jak n do czwartej, ale fizycznie to by znaczyło, że oprócz takich kredy, które opisujemy, mamy możliwość oddziaływania z dodatkowymi zmiennymi o tym samym wymiarze. Tylko że jest różnica między hidden paradox
Mianowicie, tu jest także po permutacji, po obrocie w tym, odpowiednio wysokiej przestrzeni, możemy też taki parametr zmierzyć. To nie jest to samo, co taki parametr. Widzimy, mamy sobie różnicę. No bo nie, nasze... Nie, bo to są tylko dwa fale, tak? Do góry zmieni... Tak, dobrze. Ja myślę, że chyba musimy tę dyskusję odłożyć, ponieważ ja to mam przygotowane jeszcze na koniec. Chciałem go zacytować na koniec jeden cytat. Jest jedna praca, jest gotowa, ale zacytuję osobę, którą pewnie starsi z Państwa znają, ponieważ cytat mi się podoba, jest napisany w roku 74, ja go zacytuję, zaraz pytam o autora. Mianowicie, kończę takim zdaniem. The incompleteness of the present day science at this point, perhaps one more reason why the scheme of quantum mechanics should not be prematurely closed. To jest zdanie z roku 1974 z pracy pana Bogdana Mielnika, który właśnie napisał pierwszą taką pracę tego typu ogólnie mechaniki kwantowej, które niekiedy są cytowane, ale nie zbyt dokładnie. On miał nawet bardziej ogólną teorię możliwych rozszerzeń, czyli ta nasza koncepcja w jakimś sensie pasuje do teorii Mielnika, jakby szczególnym przypadkiem teorii Mielnika z 1984. Ale czego brakuje w tej mechanice kwantowej, że ciągle co ją jeszcze rozpoznać? Ja mogłem się do tego dowiedzieć. Brakuje... Ja bym chciał mieć takie sprawy, na które ktoś brakuje tego, czy jest trudno ją rozszerzyć, tak żeby była dobrze, taka sama, tak, ale tak, naprawdę inna. Dobrze, to ja czego tak naprawdę brakuje tym ludziom w mechanice kwantowej? Co dobrze, jest jasne? Więc chyba rzeczywiście musimy... To jest tak, jest taka... Był taki pan Zapruder, który twierdził, że kto inny zastrzelił Kennedy'ego. I jest 40 stron jego zeznań przed komisją Morena, a na końcu jest streszczenie agenta FBI, który go słuchał. Według pana Zaprudera zabójca stał za panem Zaprudera albo gdzie indziej. No i to jest mniej więcej... Zapruder to ten, co kręcił ten film. Tak, że tam za nim albo gdzie indziej. Pytanie jest... Czego brakuje w mechanice kwantowej? Ja muszę powiedzieć, że to brakuje. Czego nie brakuje? No właśnie. To wiadomo, więc jak gdyby problem jest bez słuszny. Ale tu jest ta skomplikowana rzecz, prawda? Czy nie powinniśmy się zastanowić nad tym, jak zbudowaliśmy taką maszynę, co te kawałki, które nie są mechaniką kwantową, miałyby dobrze opisywać? Dobrze. Duchy. To jest oczywiście bardzo dobre pytanie. Dobrze. Duchy. Dobrze, nie, zgadzam się, zaraz do obu tych uwag. Oczywiście, że na razie nie mam żadnej doświadczalnej przesłanki, żeby sądzić, że mechanika kwantowa nie działa, ale można zadać rozsądne, racjonalne pytanie, z jaką dokładnością to jest sprawdzone i gdzie ewentualnie szukać odchyleń. Bardzo mi jest przykro, ale ja też jestem z Krakowa, więc łatwiej ci ludzie znieść to. Ale mi się wydaje, że to jest bez sensu rozumowanie, które mówi, że ja muszę mieć jakieś przesłanki, które mi mówiły, co ja bym chciał tym pozostałym kawałkiem tego, tym ogólnie nie opisać. A następna rzecz to jest taka, którą ja mam zastrzeżenie do takich ad hoc teorii, że to nie jest tak, że w mechanice kwantowej nie ma nic z mechaniki relatywistycznej, czy tam na przykład zasady przyczynowości, to znaczy, że ona jakoś się dobrze pasuje i wszechświat jest tak chytrze pomyślany, że tam pewne rzeczy, które na przykład nie są bezpośrednio w mechanice kwantowej, to jednak muszą być spełnione. Na przykład taka zasada niesygnalizowania. W mechanice kwantowej nie ma powiedziane, że nie mogą się poruszać z czymś prędkością większą od świata. Nie ma coś takiego. No ale okazuje się, że jak się założy tą niesygnalizowalność, to można różne rzeczy, wiele rzeczy udowodnić. Na przykład, że można wszystko policzyć w czasie wielomianowym. Albo coś takiego. No to są ciekawe rzeczy. Taka teoria ad hoc jeszcze musi bardzo... A jak się dołoży jakieś nieliniowe rzeczy drobne do równania Schrödingera, to okazuje się, że znowu, mimo że w równaniu Schrödingera nie ma jakiejś takiej specjalnej przyczynowości założonej z Galilei, to okazuje się, że to można złapać jakąś taką przyczynowość. Więc dlatego to jest bardzo ciężko coś takiego wymyślić, co by pasowało do reszty fizyki. To jest ale komentarz mojej działki. Nie zawsze robimy nową teorię, bo chcemy wytłumaczyć nowe fakty. Czasami robimy to z czyjej ciekawości, na przykład supersymetria teorii cząstek elementarnych. Nie mamy jeszcze żadnych cząstek supersymetrycznych, ale te teorie są dosyć dobrze badane i mamy je na półce. To jest przyzwoity Instytut Naukowy o supersymetrii. I o supersymetrii się tutaj nie mówi. Proszę Państwa, dajmy szansę skończyć. Ja chciałem skończyć w takim razie zdaniem tego typu, że nawet uważam, jest ciekawe pokazanie, że mechanika kwantowa jest taka dość odporna na wszelkie zmiany i nie jest rzeczywiście łatwo
zbudować teorię, która byłaby konsystentna, byłaby rozszerzeniem, która byłaby istotnie różna. Ja próbujemy. Ty błąd robisz logiczny znowu. To nie mechanika kwantowa jest trudno ją używać. To przyroda jest taka. I problem na tym, że właśnie fizyka polega na tym, że opisanie zjawiska musi być jakiś powód do tego, żeby opisywać. Nie, tu się absolutnie nie zgadzam, dlatego właśnie że to by znaczyło, że pan też... dlatego, że to by znaczyło, że to, cośmy z nieodżałowanym Jurkiem Wycielskim zrobili, nie miało sensu. Nie, dlaczego? Zaraz powiem. Ponieważ nie było żadnego powodu, i dotąd nie ma, przypuszczać, że... Nie, ale panowie przewidzieli, co ewentualnie się okazało być zweryfikowane, że tak nie ale jest. Nie było żadnych przesłanek, żeby w tym kierunku... Ale było uczciwie postawione pytanie, co się zmieni fizycznie, jeżeli coś dodamy. Nie było dodawania tylko po to, żeby dodać. I takich drużnych dodań... Nie, ja rozumiem, że tutaj dokładnie jest to samo. Nie. Że będą... Nie, to jest tylko. Ja sądzę, że takimi rzeczami można się zajmować, szczególnie jak ktoś ma permanent pozycję. Ale to ostatnie zdanie wykładowcy i zakończymy. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i życzę komentarzy.